Witam Państwa bardzo serdecznie w telewizji w Polsce.pl. Dzisiaj gościem naszej porannej rozmowy jest Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Pani minister, dlaczego Unii Europejskiej przeszkadzają tak bardzo polskie lasy? Myślę, że Unia Europejska dostrzega potencjał w polskich lasach i dostrzega również to, jak bardzo są bogate, jak dobrze są zarządzane, ale jednocześnie chyba trochę niektóre państwa członkowskie boli to, że 80% powierzchni polskich lasów jest w zarządzie państwowym, a nie prywatnym. Jednocześnie to polskie państwo, polscy leśnicy, Polacy decydują o tym, w jakim miejscu, jakie zabiegi, jakie działania są podejmowane, a są pewne grupy, które naciskają na Komisję Europejską, które chciałyby mieć taki wpływ, żeby wskazywać, że w danym miejscu w Polsce gospodarka leśna nie powinna być prowadzona, że ten las powinien być zostawiony pod ochroną, choćby ochroną ścisłą, że tam ludzi nie powinno być, że może na przykład powinien tam być park narodowy albo jakaś inna forma ochrony, generalnie niekoniecznie taka, jakiej oczekują społeczności lokalne, ale taka, jakiej oczekują organizacje pozarządowe czy też niektóre państwa członkowskie. Jakie inne jeszcze kraje oprócz Polski w Europie mogą czuć się zagrożone ingerencją unijnych urzędników? Czy generalnie myślę, że te kraje, które są liderami w gospodarce leśnej, czyli kraje skandynawskie, to są kraje, które dobrze rozumieją, że surowiec drzewny jest i przemysł drzewny jest elementem rozwoju gospodarczego ich państwa, a jednocześnie to są kraje, które prowadzą swoją gospodarkę już od dłuższego czasu i robią to na tyle odpowiedzialnie i na tyle skutecznie, że również tak jak Polska nie chcieliby, aby ktoś inny mieszał się w gospodarkę, którą prowadzą. Dlaczego mówię ktoś inny? Dlatego, że gdybyśmy spojrzeli na niektóre państwa w Unii Europejskiej, które u siebie zdążyły już wszystko wyciąć, mają dzisiaj zalesienie na poziomie 9%, 10%, może 15%, a nie tak jak Polska 30 czy więcej. I te państwa dzisiaj w jakiś sposób budzą się z taką myślą, że bardzo chciałyby chronić przyrodę, bardzo chciałyby chronić lasy. No i najlepiej niech to będzie w tych państwach, które skutecznie chronią od 100 lat. Tylko czy tacy, którzy u siebie wszystko zniszczyli, wycięli, będą na pewno mądrze zarządzać gospodarką leśną i lasami w naszym kraju? W moim przekonaniu nie. Lasy w Polsce to aż 30% powierzchni naszego kraju i ktoś z zewnątrz może pod płaszczykiem na przykład ochrony przyrody, jakiegoś tam dobrostanu sparaliżować na przykład polską gospodarkę leśną z korzyścią dla innych rynków. Tego się chyba najbardziej możemy obawiać. To jest jeden aspekt, dlatego że już niejednokrotnie widzieliśmy, że te kwestie ekologiczne czy tematy ekologiczne są tematami, które po pierwsze wywołują duże emocje, po drugie bardzo łatwo jest manipulować ludźmi, używając niosłych haseł, że ktoś zniszczy przyrodę, zniszczy środowisko. I często właśnie te argumenty stawały jako przykład tego, że Polska nie może zrealizować tej czy innej inwestycji, bo zrobi to nieumiejętnie, zniszczy przyrodę, którą skutecznie chroniła od 100 lat. Dlaczego tak się działo? Najczęściej dlatego, że nasze inwestycje były wbrew oczekiwaniom Niemiec, wbrew oczekiwaniom czasem Rosji i w konsekwencji zawsze znalazła się jakaś grupa obrońców, która z biegiem okoliczności akurat podawała na tacy argumenty, których nasi przeciwnicy w realizacji tej inwestycji spokojnie mogli używać. I myślę, że to jest jeden aspekt, ale drugi aspekt jest również taki, że jest grupa państw, grupa organizacji pozarządowych, która widząc, że Polska skutecznie chroniła przyrodę, podziwiając naszą przyrodę, chciałaby mieć większy wpływ na to, co się u nas dzieje, większy wpływ nie tylko w kontekście decydowania, ale czerpania większych korzyści. Żeby na przykład na terenach, na których ktoś podjąłby decyzję o wyłączeniu pozyskania, wyłączeniu ingerencji człowieka, wyłączeniu bytności człowieka,
Na przykład pojawił się za chwilę zarządca, który powie, że on zrobi to lepiej i będzie czerpał z tego jakieś korzyści. Dla mnie to jest realne zagrożenie wstępu do prywatyzacji polskich lasów, bo jeśli dzisiaj państwo polskie utrzymuje 1% powierzchni kraju, które jest parkami narodowymi, to wyłączanie kolejnych procent, a mówi się, że to powinno być nawet 10 albo 20% powierzchni leśnej wyłączonej z użytkowania, to będzie oznaczało, że ktoś te kolejne procenty będzie musiał utrzymywać. Jeśli nie budżet państwa, to albo wprowadzenie odpłatności, albo zarządców. W tym momencie zaczynamy rozmawiać o podziale Polski na i prywatyzacji de facto tych terenów. Dzisiaj często organizacje, kiedy ja używam tego argumentu, śmieją się, mówią, że to jest nieprawda, że nikt nie ma takich założeń. Natomiast dla mnie to jest konsekwencja naturalna takiego postępowania i takich decyzji. Wcześniej czy później do takich obszarów, żeby je skutecznie chronić i utrzymywać, będzie trzeba wprowadzić zakaz wstępu, a później odpłatność za wstęp na wybrane obszary. Polskie społeczeństwo, leśnicy, rządzący, Prawo i Sprawiedliwość stanęli absolutnie w obronie polskich lasów, widząc rzeczywiście w tym realne zagrożenie. Politycy Solidarnej Polski wraz z polskimi leśnikami zorganizowali akcję Polskie Lasy w polskich rękach, projekt obywatelski, i w bardzo krótkim czasie, bo przed świętami, zebrano aż 500 000 podpisów. Pani minister, czy to wystarczy, żeby ochronić te polskie lasy? Na pewno to jest ważny sygnał dla wszystkich elit politycznych u nas, że podniesienie ręki na polskie lasy jest podniesieniem ręki na nasze dziedzictwo narodowe i na coś, z czym Polacy po prostu się utożsamiają i czego będą skutecznie chcieli bronić. I to jest sygnał na pewno dla tych, którzy głosowali już w Parlamencie Europejskim za tym, aby współdzielić odpowiedzialność za zarządzanie polskimi lasami z innymi państwami. To jest sygnał dla tych polityków w Polsce, którzy ostatnio w debacie w Sejmie również mówili: niech przyjdzie Unia Europejska i uratuje polskie lasy przed zarządzaniem przez Polaków. I to jest sygnał również dla innych państw członkowskich, że w Polsce to nie jest kwestia jednego czy drugiego ugrupowania, to nie jest kwestia przemysłu, to jest kwestia naszej tożsamości narodowej i tego, jak bardzo jesteśmy przywiązani do swojej suwerenności i do tego, co skutecznie chroniliśmy przez dziesięciolecia i setki lat jako Polacy, i że nie pozwolimy sobie tego tak łatwo odebrać. To też jest sygnał, że w bardzo krótkim czasie, jeśli przyjdzie taka potrzeba, jesteśmy w stanie zmobilizować bardzo dużą część społeczeństwa, aby skutecznie sprzeciwiać się ewentualnym propozycjom zmian tak w porządku prawnym Polski, jak i w traktatach unijnych. Dzisiaj myślę, że to już jest kolejna sytuacja, bo przecież jak się cofniemy do czasów, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i PSL, były już takie protesty ze strony Polaków, było już zbieranie podpisów w obronie polskich lasów. Wtedy jeszcze patronował temu świętej pamięci profesor Jan Szyszko i również wtedy te podpisy były zbierane w bardzo szybkim tempie. Więc warto, żeby ci politycy, którzy dzisiaj mówią, że Polacy nie umieją opiekować się polskimi lasami, jednak posłuchali tych Polaków, którzy korzystają z lasów na co dzień, którzy bywają w lasach na co dzień i którzy niejednokrotnie lasy sadzili, albo oni, albo ich rodzice, albo ich pradziadkowie, i tym bardziej czują się odpowiedzialni za to, co jest obok nich. Właśnie chciałam tutaj zapytać o stanowisko opozycji, jeśli chodzi o całą sytuację ochrony polskich lasów. Jak opozycja się odnosi w ogóle do tych obaw? Czy oni widzą jakieś zagrożenie, czy tu jest wszystko w porządku? Niedawno na ostatnim posiedzeniu Sejmu mieliśmy procedowaną uchwałę w obronie polskich lasów. To była uchwała z inicjatywy Klubu Prawo i Sprawiedliwość i były jakby dwa stanowiska opozycji totalnej. Pierwsze to było takie, że uchwała jest przedwczesna, bo nic się nie dzieje, oni nie widzą żadnego zagrożenia, ani Komisja Europejska, ani Parlament. Pomimo tego, że podejmują jakieś działania, tak naprawdę nie chcą ingerować w gospodarkę leśną. A drugie stanowisko tej opozycji totalnej było takie, że może jak zarządzanie lasami weźmie Unia Europejska, to będzie to robiła lepiej niż Polacy.
I oczywiście tej drugiej grupy nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przekonać, bo oni traktują, że wszystko, co na Zachodzie, jest lepsze, ładniejsze, mądrzejsze niż Polacy. Natomiast ta pierwsza grupa już po posiedzeniu komisji, na której był procedowany ten projekt, podchodziła do mnie i z niedowierzaniem przyjmowała dokument, który pokazywała, że faktycznie takie działania zostały już uruchomione w Parlamencie Europejskim, które zmierzają do tego, aby rozpocząć zmianę traktatów i jednak odebrać nam prawo do wyłącznego decydowania o gospodarce leśnej w naszym kraju. Nie wiem, czy w konsekwencji jednak pójdą po rozum do głowy i będą widzieli to zagrożenie, o którym my już mówimy, bo niestety w trakcie głosowania ostatecznego nad uchwałą nie poparli tego tekstu i nie poparli obrony polskich lasów. No, to jest trochę bolesne. Jest to bardzo smutne, tak? Jest to działanie przeciwko polskiemu społeczeństwu, przeciwko w zasadzie Polsce. No, najdelikatniej można tak powiedzieć. Pani minister, czy uda się wpisać do konstytucji niezależność polskich lasów państwowych od podmiotów międzynarodowych? No to jest olbrzymie wyzwanie, patrząc na to, jak dzisiaj wygląda Sejm i jak trudno przyszło nam zebranie poparcia pod tylko uchwałą, intencjonalną, głosem w polskim Sejmie. Dla mnie na początku wydawało się, że to jest oczywiste, że będziemy mieli 100% poparcia, bo zakładałam, że to są reprezentanci państwa polskiego wybrani przez Polaków i w momencie, kiedy ktoś będzie próbował zrobić zamach na polską suwerenność, na polskie wyłączne decydowanie o 1/3 obszaru naszego kraju, to wszyscy ręka w rękę będziemy się temu sprzeciwiać. Okazało się jednak, że część grup politycznych swoją niechęć do pozostałych partii przełożyło ponad bezpieczeństwo, przyszłość naszego kraju. W związku z tym zmiana konstytucji w obecnym Sejmie jest bardzo mało realna. Cieszę się jednak, że znalazły się grupy, tak jak PSL, którego przedstawiciel jeszcze w Parlamencie Europejskim głosował za tym, aby odebrać nam wyłączność zarządzania lasami. Tutaj jednak po tej dyskusji w Sejmie przychylili się i poparli uchwałę. Poparli ją również przedstawiciele ugrupowania Kukiz15, Konfederacji, kilku posłów niezrzeszonych i jeden poseł, jedyny pan poseł Bogusław Sonik z Platformy Obywatelskiej. To wciąż jednak za mało, żeby zmienić konstytucję. Natomiast wydaje się, że ta dyskusja powinna być podjęta i powinniśmy przekonywać posłów, że zagrożenie jest naprawdę realne. Może Polacy powinni wyjść na ulicę, broniąc polskich lasów, tak jak wyszli na ulicę, broniąc papieża Polaka, który bezpodstawnie był przez niektóre środowiska opluwany. Kto wie, może to jest sposób na Unię. Zwłaszcza, że Unia Europejska łamie prawo, które sama ustanowiła. Stosowanie podwójnych standardów stało się w Unii Europejskiej niestety normą. Jak pani skomentuje to wszystko? Ja mam przekonanie już dzisiaj, to już nie tylko wrażenie, mam przekonanie, że niestety realizuje się plan, który założyły sobie Niemcy. Wiemy, że jakiś czas temu partie koalicyjne niemieckie w swoim porozumieniu koalicyjnym zawarły dążenie do federalizacji Unii, do ustanowienia wspólnej konstytucji, czyli tak naprawdę dążenie do hegemonii jednego państwa przeważającego nad innymi i interesu jednego państwa nad interesami pozostałych państw. I to, co dzisiaj się dzieje, czyli naruszanie traktatów, przypisywanie sobie kompetencji, które w traktatach nie są przypisane do kompetencji Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej, wdrażanie pewnych zapisów do projektów rozporządzeń Komisji Europejskiej, które ingerują w wyłączność państw członkowskich, to tak naprawdę jest właśnie pozatraktatowe działanie realizujące to porozumienie niemieckich partii i dążenie do federalizacji Unii Europejskiej. Tym bardziej już dzisiaj musimy głośno
wyjaśniano często i nieprzerwanie informować o tym zagrożeniu i uświadamiać również tym, którzy go tak. nie widzą. I my, to, i my to robimy. Niestety musimy kończyć tę niezwykłą, ciekawą rozmowę. Ja myślę, że Polacy i polski rząd nie pozwoli odebrać sobie prawa o decydowania o polskich lasach. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Była z nami wiceminister klimatu i środowiska pani Małgorzata Golińska, a z państwem spotkam się za chwilę.